Dzisiaj w ramach naszego wakacyjnego wyzwania nauczymy się taki ciekawy myk, bo dalej jesteśmy w fingerstylu, ale często jak słuchacie muzyków właśnie grających tą techniką, to oprócz melodii, gdy oni grają całą tam jakąś melodię, załóżmy jakąś tam piosenkę, obojętne co, to często robią takie coś, że tą ręką jeszcze wystukują sobie rytm. Czyli grają jakiś tam od tum, ta, ra, ta, ta i tam wiecie o co chodzi, nie? Tą sobie cały czas stukają, tak że ten rytm nam cały czas gdzieś tam płynie. Czyli mamy jednocześnie melodię i wrażenie, jakby jednocześnie było coś właśnie stukającego, jakaś perkusja, coś co utrzymuje nam rytm. I dzisiaj zrobimy właśnie taki prosty utwór. Zajmiemy się intrem z utworu Wicked Game. Bardzo lubię ten kawałek. I tam jest fajny patent, bo gramy sobie melodię i jednocześnie będziemy się uczyć właśnie tego stukania, żeby naumieć się tak, jak to robią fachowcy, zawodowcy. No i bez zbędnego przedłużania jedziemy. Zagram wam to bardzo wolno. Taba macie. Jeśli coś będzie trudnego, no to będę się wam starał wytłumaczyć. Lecimy. Struna B. Nic jakiegoś strasznego skomplikowania, ale dzięki temu motywowi nauczycie się właśnie tej koordynacji, że gracie jednocześnie melodię, przeskakujecie między różnymi strunami, szarpiecie nieraz dwie struny naraz, plus jeszcze robicie sobie rytm. To jest wasze dzisiejsze wyzwanie, żebyście się tego naumieli. No i co, zostawiam was z tym motywem. To nie jest jakieś strasznie skomplikowane, poradźcie sobie na pewno, tylko trochę cierpliwości, na razie gracie pomału i gitara. Trzymajcie się miłego dnia.